Hej, witajcie. Ja jestem Dem, a to jest najgorszy kinowy ekspres w historii. Jeszcze ty mi nie chodź. Nie znalazłem, nie mam opcji nagrania prawdziwego ekspresu. Moje rzeczy są jeszcze głęboko schowane. Pracownicy nie wyrobili w nowym miejscu i tkwię w takiej pustej wersji tego tutaj. Więc no wszystko, co zrobimy dzisiaj, to bardzo sorry, ale zobaczymy sobie, co wchodzi do kin po prostu. I dam wam znać, jako że dwa z tych filmów widziałem, czy warto się na nie wybrać. A jeżeli chodzi o jakieś recenzje, no to dwie wrzuciłem w formie tekstowej, bo jeszcze teksty mogę pisać. Rączek mi jeszcze nie urwali. A po normalny ekspres niestety będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia, kiedy już wszystko powinno się chociaż w miarę unormować. Bon Tomahawk to wyjątkowe dziwadło. To dość ślamazarny, lekki western, który puszcza czasem oko, ale w takim dosłownym sensie, że wyrywa je z gałki ocznej i wszędzie tryska krew. I choć mam trochę zastrzeżeń do części jego decyzji, a lekki humor dialogowy wydaje mi się wymuszony, to koniec końców skonfrontowanie romantycznego westernu z twardym horrorem gore stworzyło ciekawe połączenie. Poza Tomahawkiem widziałem jeszcze Babkę. Film, w którym okazuje się, że nie ma nic lepiej budującego relacje rodzinne niż wspólne zbieranie kasy na aborcję. Twórca filmu wziął pod swoją lupę topos przebojowej babci i pozwolił jej zostać postacią. Innymi słowy, nie jest to szeroka komedia, ale i tak jest i lekko i zabawnie. Szeroka jest tu tylko postać matki, ale szybko okazuje się, że jest sensownym, brakującym ogniwem między wnuczką a babcią. Opiekuna z Timem Rothem nie miałem jeszcze okazji oglądać. Trudno niby ekscytować się filmem o pielęgniarzu zajmującym się śmiertelnie chorymi, ale ta produkcja zgarnęła w Cannes nagrodę za najlepszy scenariusz. I listę zamyka Phantom Boy. To produkcja o chorym chłopcu na wózku, który może opuszczać swoje ciało i latać sobie po Nowym Jorku. Ta moc pewnie przyda się jakiemuś znajomemu policjantowi do aresztowania szefa mafii. Witam, panie prezydencie. Właśnie wrzuciłem do internetu super niebezpieczny wirus komputerowy. No i tak, i to tyle. Bo w sumie więcej ludzi nie chodzi do kina w maju, więc zrobili, a będziemy robić mało premier. Ale są ciekawe, możecie obczaić albo tego Tomahawka, albo obczaić Babkę, albo i te pozostałe. Szczerze, wszystko brzmi w tym tygodniu ciekawie, więc jeżeli chcecie iść do kina, to na pewno na coś się możecie wybrać. No a ja się wybieram na festiwal off camera, który się zaczyna w ten weekend i przy okazji muszę sobie radzić z wypakowywaniem wszystkich rzeczy i kontynuowaniem przeprowadzki, bo przedostanie swoich wszystkich rzeczy do tamtego mieszkania to jest dopiero początek przygody. No dobra, jakoś będzie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Już trzymajmy kciuki w normalnym ekspresie. Na tyle, na ile to będzie możliwe.